Gościem dzisiejszego odcinka ponownie jest Monika Mrozowska. W poprzednim odcinku gotowałyśmy razem barszcz. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, a teraz sobie porozmawiamy trochę o zdrowym stylu życia. Ty jesteś wegetarianką i z tego co pamiętam, zostałaś wegetarianką jeszcze zanim było to modne, bo teraz rzeczywiście jest tak, że coraz więcej osób przechodzi na wegetarianizm, a pamiętam, że byłaś taką jedną z pierwszych osób, które o tym mówiły głośno. I jak to było u Ciebie? Zawsze się odżywiałaś zdrowo, czy był jakiś taki przełom? To nie jest tak, że się zawsze odżywiałam zdrowo, bo właśnie samo to przejście na wegetarianizm było spowodowane tym, że chciałam coś zmienić. Zwłaszcza w liceum, w momencie takiego dosyć dużego stresu, ja miałam całkiem duże wahania wagi. Znaczy może nie jakieś bardzo duże, ale moim zdaniem, jeżeli te wahania są w przeciągu, nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy, 5 kilo na plusie, 5 kilo na minusie, ciągłe odchudzanie się, później takie... Odchudzałaś się? Tak, wydaje mi się, że każda dziewczyna w wieku takim licealnym przez to przechodzi, no chyba, że są takie, które są naprawdę wyjątkowo szczupłe, a bardzo często takie się też odchudzają, bo chcą być jeszcze chudsze. No właśnie, ale Ty miałaś problem z wagą, tak ogólnie? Miałam jako... problem, to znaczy u mnie jest taka sytuacja, że ja w momencie, w którym, ponieważ jestem ogólnie dosyć drobnej budowy, może tego nie zawsze jest to widoczne w telewizji, ale u mnie nawet takie skoki 3 kilo więcej, 4 kilo więcej, 5 kilo więcej, u mnie to jest naprawdę już bardzo mocno zauważalne, czy na buzi, czy w okolicach brzucha, ręce. Ja się w ogóle czuję taka ociężała w tym momencie. I wiązało się to też z tym, że miałam takie, można powiedzieć, napady to może za dużo powiedziane, ale w momencie, w którym moja babcia upiekła jakieś ciasto, no to ja jadłam, dopóki się to ciasto nie skończyło, bo ono mi tak smakowało i miałam takie łaknienie słodkiego smaku, że jadłam takich słodkich rzeczy całkiem dużo, więc stwierdziłam, że ja chcę jeść, lubię jeść, sprawia mi to przyjemność, ale chcę jeść w taki bardziej rozsądny sposób, żeby ta dieta więcej mi dawała niż zabierała, bo to dla takiej nastoletniej dziewczyny naprawdę to jest, ja jak sobie w tej chwili o tym myślę, ile czasu ja poświęcałam na rozmyślanie o tym, czy zjadłam za dużo, czy zjadłam za mało. Nie myślałam o tym, co zjadłam, tylko o kurczę, czy jak zjem teraz u babci właśnie, nie wiem, pół brytwanki tego sernika, to co później? No to później pewnie przez kilka dni nie będę prawie jadła nic. No takie, i z tego co wiem, to nie było związane z jakąś chorobą. Patrząc, obserwując moje koleżanki, bardzo podobnie to wyglądało. My szłyśmy do sklepu, kupowałyśmy sobie, każda kupowała wielką paczkę chipsów, którą chodząc po parku zjadałyśmy po prostu do ostatniego okruszka, bo wydawało nam się, że to jest smaczne, wydawało nam się, że to jest taki fajny sposób na to, żeby sobie coś przekąsić. Nie myślałaś o tym, jakie to ma właściwości, tak, prawda? Zupełnie. Nie myślałam o tym, że jedząc inne rzeczy, ja mogę też dalej jeść. Nie muszę się głodzić. Mogę jeść, ale mogę robić to dalej z przyjemnością. Mogą to być dalej, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, że jadł, że te chipsy to było coś w ogóle nie wiadomo jak smaczny produkt. Że mogę jeść smaczne rzeczy, ale które będą też powodowały, że będę miała ładniejszą skórę, ładniejsze paznokcie, że moja cera będzie inaczej wyglądać, że nie będę miała problemów z cerą przede wszystkim, że będę miała ładne, lśniące włosy, że będę się w ogóle lepiej czuła, będę mniej nerwowa, będę się lepiej wysypiać. Tylko dopiero to też jest tak, że nasi rodzice mogą nas czegoś tam uczyć. Ja też jak byłam dzieckiem, jak byłam nastolatką, nie mówiło się o czymś takim jak zdrowe odżywianie. To był taki termin, który gdzieś tam dopiero się zaczynał pojawiać i tak naprawdę chyba najpierw gdzieś tam małymi krokami się zaczął pojawiać wegetarianizm, a dopiero później zaczęła się moda na zdrowe odżywianie. I bardzo często osoby, które rezygnowały z mięsa i stawały się wegetarianami, wcale się zdrowo nie odżywiały, bo po prostu rezygnowały z mięsa, ale jadły dużo zapiekanek, jadły dużo takich ciężkich rzeczy, patrzyły tylko na skład, nie ma mięsa, nie ma mięsa, dobra. Nieważne, te przetworzone jest, produkty sojowe. Tak. Dokładnie. Nie było ważne, czy to było przetworzone, czy to nie było przetworzone, czy tam był glutaminian sodu, czy nie. Ważne, że nie było mięsa, więc te osoby po prostu po takie produkty sięgały. A dopiero później pojawiła się taka świadomość, że przy takiej diecie wegetariańskiej, przy okazji, można też zrobić sobie dużo dobrego. I pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł, żeby z czegoś takiego skorzystać i żeby przestać się zamartwiać tym, czy ja dobrze wyglądam, czy przytyję, ile przytyłam, tylko jeść z przyjemnością, robić sobie tym jedzeniem. Ja często powtarzam, jedzenie jest tak naprawdę
najszybszą, bardzo często najtańszą przyjemnością, którą my sami sobie możemy zrobić. Możemy sobie zrobić naprawdę tak, coś tak dobrego do jedzenia, że później będziemy siedzieć i rozpływać się po prostu z rozkoszy. I nie będzie nas to ani dużo kosztować. Czasami nas to nie kosztuje też naprawdę dużo czasu. Wymaga od nas, też mi się podobało, nie pamiętam kto powiedział w takim wywiadzie, że warto jest, jeżeli w swoim życiu wszystko robimy porządnie. Jeżeli się za coś zabieramy, to żeby mieć takie nastawienie, chcę to zrobić porządnie, chcę to zrobić od początku do końca. I z jedzeniem też tak powinno być, że jeżeli już mamy taki pomysł, że coś sobie przygotowujemy do jedzenia, zróbmy to porządnie, nie róbmy tego byle jak, bo nawet nie chodzi mi o to, że w pośpiechu. Bo bardzo łatwo jest przygotować szybko zdrowy posiłek. Chodzi tylko o to, żebyśmy zrobili to porządnie, żebyśmy mieli jakiś plan, jak chcemy, żeby to wyglądało, jakie składniki chcemy, żeby się tam znalazły. Pamiętać też o tym, że potrzebujemy tłuszczu, potrzebujemy węglowodanów, potrzebujemy białka, żeby nie wpadać w takie monodiety, że rezygnuję ze wszystkiego, wytrzymuję tak przez miesiąc, dwa, a potem się zaczyna. Tak, to jest błędne koło zupełnie. Ale też masz do tego takie rozsądne podejście, że nie rezygnujesz całkowicie ze słodyczy na przykład. Nie. Czasami zdarza się, że jem rzeczy niezdrowe, ale jem to też w rozsądnych, ponieważ sobie tego nie zabraniam. Jeżeli mam taki moment, że mam ochotę, wchodzę do cukierni, mam ochotę zjeść normalną babeczkę, normalną eklerkę, chociaż eklerkę to nie wiem. 20 lat temu pewnie ostatni raz jadłam, ale jakieś takie normalne, tradycyjne ciastko, to sobie tego nie odmawiam. To też nie jest tak, że słodki smak jest B, jest zakazany, jest... My powinniśmy jeść słodkie rzeczy, bo też powinniśmy sobie sprawiać takie drobne przyjemności. No, czasami one, tak jak w Twojej książce można zobaczyć, są naprawdę bardzo proste do przygotowania, bardzo proste. Z bardzo prostych składników i no, nieszkodliwych przede wszystkim. Dla mnie, a może nawet nie dla mnie, ale dla wielu osób to... Mnie może nawet trochę śmieszy, trochę przeraża też, bo wiele osób w momencie, w którym pojawiła się właśnie moja książka, a miałam już za sobą też dużo warsztatów związanych z tą książką, i na takich warsztatach często mówię, że będziemy robić teraz tę chałwę. Będziemy robić coś, co będzie smakować praktycznie jak chałwa. I po prostu mielimy sezam, który łączymy z miodem. I dużo osób je to i mówi, no faktycznie to przypomina w smaku chałwę. Ja mówię, no bo chałwa głównie składa się z sezamu. No ale co ty tam jeszcze dodałaś? Nic tam nie dodałam. Tam jest sezam i miód. Musiałaś coś tam jeszcze dodać. Nie, tam jest sezam i miód, tam nie ma nic więcej. Sezam ma bardzo dużo wapnia. Miód ma świetne działanie antybakteryjne. Jedzcie to, sprawiajcie sobie przyjemność, jedzcie coś słodkiego. Nie ma syropu glukozowo-fruktozowego, ale jak to? Jak może nie być syropu? Tak, no ale właśnie tak. No, rzeczywiście czasami jest naprawdę bardzo łatwo odtworzyć taki produkt, tak jakby sklepowy. Dokładnie. W o wiele zdrowszy sposób i właśnie też takie rzeczy są w Twojej książce. Mnie się spodobało taki bananowy, taka galaretka bananowa, jakby z agarem, muszę spróbować koniecznie. Z tymi malinami bardzo, bardzo ładnie to. A powiedz, jak jest z Twoimi dziećmi? Czy one się... odżywiasz je tak samo jak siebie, prawda? Nie buntują się w żaden sposób? Ale oczywiście, że się buntują. To są dzieci, ja się też buntowałam. I też im na to pozwalam. Moje dzieci wiedzą, jak smakują niektóre niezdrowe rzeczy. Ale to jest też to, o czym Ci wcześniej wspominałam. Ja staram się zachowywać zdrowe proporcje. Jeżeli one wiedzą, że przez minimum 5 dni w tygodniu w domu czeka na nie domowy, ciepły, zdrowy obiad, to jeżeli one raz albo nawet dwa razy w tygodniu na ten obiad zjedzą coś mniej zdrowego na mieście, to wiem, że to im krzywdy nie zrobi. Gorzej by było, gdyby ten obiad w domu pojawiał się raz w tygodniu, w sobotę, a one przez cały tydzień po szkole chodziłyby do amerykańskiej restauracji na obiad albo do jakiegoś innego fast foodu. Wtedy faktycznie bym się niepokoiła, ale jeżeli wiem, że na co dzień jedzą dużo świeżych owoców, dużo suszonych owoców, dużo orzechów, że jedzą czasami chętniej, czasami mniej chętnie kasze, makarony razowe. No naprawdę nie zabraniam też, one wiedzą na przykład, że w momencie, w którym wyjeżdżają gdzieś ze mną, to ja nie taszczę ze sobą kuchenki indukcyjnej, garnków, jakichś tam różnych. Nie, jemy to, co jest dostępne na mieście, co można zjeść w restauracji hotelowej, a sama na pewno wiesz, że bardzo często są to rzeczy, które no nie do końca są takie super zdrowe. A przeważnie w menu dziecięcym co możemy znaleźć? Frytki, kurczaka w panierce i makaron z sosem pomidorowym. To jest taka święta trójca, która jest zawsze.
No tak, rzeczywiście. I jest, no jakby jest zapotrzebowanie chyba na to, żeby to się zmieniło trochę. Mam nadzieję, że jakby jakoś jest moda na zdrowy styl życia, to że i restauracje tak jakby pójdą za tym, jakoś się rozmaicą to trochę. Że przede wszystkim dla dzieci coś takiego przygotowywać. Bo moim zdaniem jest, oni się zawsze tłumaczą tym, że no tak, ale dzieci i tak zawsze wybiorą frytki. Ja mówię, no ale jak macie tylko frytki, to co mają wybrać? I one nie mają wyboru, po prostu biorą to, co jest. To wy jakby kształtujecie ten smak tych dzieci. Jeżeli jesteście w stanie dla dorosłych przygotować fajną, wykwintną kuchnię, to dlaczego te dzieci od razu spisywać na straty i twierdzić, że nie, one i tak nie. Nie, to one jest... bardzo chętnie próbują. Ja to bo pójście na łatwiznę ze strony restauratorów, że to na pewno się sprawdzi. A... To się na pewno sprzeda. A naprawdę, momentami okazuje się, że to są, wystarczy drobne zmiany powprowadzać. Ja zawsze też się łapię za głowę, jak jeżdżę z moimi dzieciakami na wakacje. No i na śniadanie są oczywiście nieśmiertelne, super słodkie, nawet nie barówki, tylko płatki śniadania, okay. Tylko płatki śniadaniowe. Bardzo rzadko jest tak, żeby była jakaś fajna, a jeżeli są tak zwana zdrowa opcja płatków, no to są tylko i wyłącznie płatki owsiane. No moje dzieci nie zjedzą takich suchych płatków owsianych zalanych mlekiem. No wiadomo, że sobie zaczną wsypywać te chrupki czekoladowe, te chrupki miodowe, które miodu na oczy nie widziały, ale dobrze, niech im będzie. No bo też nie mają specjalnie innej możliwości. Rzadko się zdarza, żeby chociażby był oddzielna jakaś miseczka, nie wiem, z suszonymi śliwkami, z suszonymi orelami. Właśnie, już to by wystarczyło, żeby tą owsiankę zwykłą trochę... Żeby to miało jakiś smak, żeby... No ja nie będę przekonywać ich, że nie, takie suche płatki owsiane z mlekiem to jest... no po prostu... Nie mogę. Sama bym nie zjadła, chociaż bardzo lubię płatki owsiane, ale z samym mlekiem, no właśnie, więc bez sensu zupełnie. Okej, ale zdrowy styl życia to nie tylko odżywianie, ale też aktywność fizyczna. I masz jakąś swoją ulubioną aktywność, jakiś sport uprawiasz? Uwielbiam w okresie zimowym jeździć na snowboardzie. I to faktycznie zdarza mi się nawet tak weekendowo gdzieś wyskakiwać. Albo z dziećmi, albo bez dzieci, ale moje dzieci też są bardzo aktywne fizycznie. Moja starsza córka chodzi do klasy sportowej, więc ma przez 5 dni w tygodniu dodatkowe zajęcia z WF-u, co uważam, że jest zbawienne, bo przy różnych pomysłach ograniczania tego WF-u na rzecz innych przedmiotów, które miały według niektórych mieć więcej wspólnego z edukacją. Ja uważam, że dziecko najpierw się musi wybiegać i wykrzyczeć i wyszaleć, żeby w ogóle było w stanie jakąkolwiek wiedzę przyswoić. Więc one też jeżdżą. Jagoda i Karolina i Jagoda bardzo wcześnie miały 3 lata z kawałkiem, jak zaczęły jeździć na nartach, więc dla mnie to też był taki dodatkowy bonus, że może, no może te moje wyjazdy z dziećmi nie wyglądały tak, jak ja bym chciała, to nie były czarne trasy i zjazd po prostu w jakiś zawrot na prędkość, żeby się znaleźć na dole, ale to też jest taki czas, który fajnie można, tak, który można, a poza tym no znowu przekazujemy jakieś tam kolejne wzorce, że to jest fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. A coś jeszcze poza snowboardem? Ćwiczysz coś? Widziałam w jednym twoim wywiadzie, że... Chodzę na siłownię, w tej chwili mniej więcej od miesiąca niestety trochę opuściłam moją siłownię. Nie chcę się tutaj zwalać wszystkiego na mojego najmłodszego syna, ale tak jak wcześniej miałam taką sytuację, że mogłam tam przychodzić i była obok sala zabaw, w której on bardzo chętnie zostawał z paniami opiekunkami, no to niestety od mniej więcej miesiąca powtarzało się to kilkukrotnie. Stawał przy drzwiach, walił pięściami, no i niestety. Ja się przebierałam w leginsy, w koszulkę, w adidasy, po czym szłam z powrotem do niego. Przebierałam się w swoje normalne ubranie i musieliśmy wychodzić, ale bardzo to lubię. Lubię takie ćwiczenia, nawet nie siłowe na siłowni, ale lubię ćwiczenia aerobikowe, kiedy ćwiczymy. To też wiele osób się dziwi, ale ja lubię ćwiczyć w grupie, bo energia jest. Jest energia, jest. Poza tym trudniej jest ściemniać. Tylko jak ja wiem, że koło mnie leżą dziewczyny, które robią to samo ćwiczenie, to ja nie mogę się nagle rozłożyć i nic nie robić, bo przecież. Motywacja od razu jest. Więc jest duża motywacja, bardzo to lubię. No dobrze, chyba już wypytałam cię o wszystko. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Myślę, że dla wielu osób możesz być inspiracją i tak, i właśnie dlatego nagrywamy ten wywiad. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję.